czy z takim pomocnikiem jak Cecilio Gonzalez na boisku, zresztą w ogóle z tymi hiszpańskimi zawodnikami tak świetnie wyszkolonymi technicznie i z obrońcą jako bramkarzem, no to będzie wielki sukces naszej reprezentacji. My to już nie gramy o zwycięstwo, przez Białkowskiego gramy tutaj o to, aby uniknąć porażki. No szkoda, bo Białkowski był wyróżniającą się postacią w tym meczu. Tak, bardzo dobrze, pewny punkt, natomiast no, bramkarze czasami mają takie chwile, że nie wiedzą, co robią. Juan Mata może strzelić bramkę. Uwaga! I jest 0-1. Nie może nas to dziwić, no bo gramy przecież bez bramkarza. Jose Jurado kieruje piłkę po raz pierwszy do siatki polskiej reprezentacji i zaczyna się chyba negatywne odliczanie, bo jeśli Hiszpanie będą chcieli być bezlitośni, to się skończy bardzo wysokim rezultatem. Tak, można powiedzieć, że sprawdziło się powiedzenie sprawiedliwości, stało się zadość. W tej akcji, po której sędzia zagwizdał rzut wolny i wyrzucił Białkowskiego, no stracilibyśmy bramkę ewidentnie, no bo tutaj piłkarz hiszpański przejąłby tę piłkę.